Według danych publikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą w powiecie ziemskim suwalskim do głosowania uprawnionych jest niemal 29 tysięcy osób. W mieście Suwałki blisko 55 tysięcy. Wypowiedzieć się na karcie do głosowania będzie można w łącznie 76 obwodowych komisjach wyborczych. W każdym z lokali wyborca dostanie tym razem dwie karty do głosowania. Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu? 13 października wybory do Sejmu i Senatu. W lokalu wyborczym zostaniesz poproszony o dokument ze zdjęciem, na przykład dowód osobisty lub paszport. Jeśli jesteś w spisie wyborców, to otrzymasz dwie karty do głosowania. Ich odbiór obowiązkowo potwierdzasz podpisem w spisie wyborców. Każda karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu zawiera listy z kandydatami na posłów. Ich nazwiska będą na szarym tle. Każda z list ma podany w tytule numer i nazwę lub skrót nazwy komitetu wyborczego. Może też mieć znak graficzny komitetu. Znajdź listę kandydatów, na którą chcesz głosować. Postaw znak X w kratce przy nazwisku wybranego kandydata, wyłącznie na tej liście. Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Jeżeli postawisz znak X na więcej niż jednej liście kandydatów albo nie postawisz go wcale, twój głos będzie nieważny. Nazwiska na karcie do głosowania w wyborach do Senatu będą na żółtym tle. Pod nazwiskiem kandydata na senatora będzie nazwa lub skrót nazwy jego komitetu wyborczego, a obok może być znak graficzny komitetu. Znajdź kandydata, na którego chcesz zagłosować. Postaw znak X w kratce wyłącznie przy nazwisku tego kandydata. Jeżeli postawisz znak X w kratce obok nazwiska więcej niż jednego kandydata, albo nie postawisz go wcale, twój głos będzie nieważny. Informacje, w jaki sposób oddać głos, znajdziesz na dole kart do głosowania. Jeśli nadal będziesz miał wątpliwości, jak poprawnie zagłosować, zapytaj członków obwodowej komisji wyborczej. Czynne prawo wyborcze, czyli prawo wybierania, przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej, którzy ukończyli 18 lat. Są jednak wyjątki od tej reguły. Prawa dokonywania wyboru przedstawicieli do polskiego parlamentu nie posiadają osoby prawomocnie ubezwłasnowolnione przez sąd, pozbawione praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu i pozbawione prawa głosowania przez prawomocne orzeczenie Trybunału Stanu. Dla odmiany w głosowaniu w tak zwanych eurowyborach mogą skutecznie brać udział osoby ubezwłasnowolnione. Tak orzekł kilka miesięcy temu jeden z polskich sądów. Choć na problem wskazywał już Trybunał Konstytucyjny w 2007 roku, a 7 lat później Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do ówczesnego premiera Donalda Tuska pismo wskazujące na konieczność zmian legislacyjnych, temat nie został podjęty.